Dzień dobry wszystkim, ohayo gozaimasu. Jest 5:53 i nie zaspałem! Nie zaspałem. Jest zmiana strefy godziny, czasu na zimowy u was. W końcu jest 8 godzin różnicy między Polską a Japonią. Dźwięk działa, możemy zaczynać, nic się nie zepsuło. Jest 8 godzin różnicy, więc postanowiłem trochę zmienić czasy transmisji u mnie na live streamie. Przepraszam, trochę tak nagle. No dobra, wciąż jestem śpiący. Ale mimo wszystko jest teraz troszeczkę łatwiej mi wstać, no bo o 6 teraz będą streamy, czyli o 22 czasu polskiego. No, odrobina różnicy, 30 minut chyba. Zmiana. Zaczynamy mniej więcej o 6 od teraz. Dzięki temu ja nie będę aż taki zniszczony rano i może będę częściej na czas wstawał. Witam wszystkich serdecznie na live streamie. Pytacie się, gdzie jest Aiko? Aiko śpi. Witam wszystkich serdecznie na live streamie. Przypominam, że live stream jest formą takiego Q&A, gdzie odpowiadam na wasze pytania dotyczące Japonii. Przypominam, że to jest kanał o Japonii. Więc rozmawiam sobie o Japonii, ja wam opowiadam o tym, co się teraz dzieje w Japonii, jakieś najnowsze wieści. O 6 wstaję dla streamerów, nie o 6, o 5:30 wstaję dla streamów. Jest różnica. Ale ja już wstaję od roku, ja już tak wstaję od roku na te live streamy. Wydaje mi się, że rzeczywiście rok temu, mniej więcej rok temu dokładnie zacząłem swojego pierwszego live streama. I to był taki początek. Postanowiłem w pewnym momencie, że zacznę robić live streamy regularne, żeby mieć okazję do bezpośredniej rozmowy z wami, dyskusji, odpowiadania na wasze pytania, bo zawsze dużo do pytań dostawałem dotyczących Korei Północnej, Japonii i właśnie live stream był taką formą dialogu, że dzięki temu mogliśmy właśnie porozmawiać sobie na różne tematy. Na początku chciałem także podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają kanał. To dzięki wam nasze oba kanały mogą się rozwijać, mogę dalej kontynuować swoją pracę. Kanał PozdroskarLD ostatnio przebił 30 tysięcy subów, więc lecimy cały czas do przodu. Nasz kanał o Japonii także się rozwija w bardzo, bardzo dużym tempie. Za to wszystkim serdecznie dziękuję. Mamy nadzieję, że odcinki się podobają i interesują was. I będziemy się dalej starać wprowadzać nowe serie, nowe odcinki, nowe pomysły na nasz kanał. Dziękuję wszystkim serdecznie. Januszu, cześć. No, słyszałem o tym, że byłeś w Real 24. Gratuluję. Gratuluję, brzmi nieźle. Co z tą lodówką? Spokojnie, zaraz porozmawiamy sobie o lodówkach. Co ty taki nerwowy, podejrzany? Czyżbyś miał jakieś tutaj zaleciałości bycia seryjnym mordercą? Cierpliwości. Zostawcie łapkę w górę, żeby więcej osób zauważyło live streama. Bardzo proszę, kliknijcie ten przycisk na dole, żeby więcej osób zauważyło i pozycjonowanie tego live streama było lepsze na YouTubie. Live stream jest taki także dobrą metodą do docierania do nowych widzów. Nie wiem, czy wiecie, to jest może dobra informacja dla osób, które dopiero zaczynają ze swoim kanałem na YouTubie. Live streamy docierają do nowych widzów. Nie wiem, jak to się dzieje, ale live streamy się pojawiają gdzieś tam z boku widzom, nawet którzy nie subskrybują tego kanału. Gdzieś tam się pojawia ten pasek, że teraz nadajesz na żywo i rzeczywiście dużo nowych widzów przychodzi w trakcie live streamów, którzy nagle wbijają, szczególnie na mojego live streama Korei Północnej, wbijają tam i nagle robią takie what the fuck, co ja tu robię. Więc to jest bardzo dobra metoda dla kogoś, kto zaczyna ze swoim kanałem na YouTubie. Bardzo, bardzo dobry pomysł, polecam. Ktoś pisze, że Kawisanity pisze, że ma nauczyciela, który ma na nazwisko Truszkowski i uczy go geografii. Dobrze, że nie uczy cię WOS-u.
Czy zarzucę jakimś newsem dla mnie do prasówek na WOS? Dobra, dzisiaj właśnie o tym będzie. Dzisiaj też taka właśnie prasówka między innymi. Witam wszystkich serdecznie, którzy dopiero teraz dołączają do live streama. I zaczynamy. Przypominam, że można zadawać pytania, ja będę odpowiadał, będę czytał wasze komentarze, plus tam będę sobie jakieś monologi robił jak zwykle. Pozdrawiam wszystkich. Powoli zaczynamy. Dobra, teraz na temat mordercy lodówki. Dobra, dobra. Emil przeziębiony. Znaczy, to nie jest tak, że jestem przeziębiony. Ja po prostu cały czas smarkam, bo w tych mieszkaniach japońskich jest zimno, jest 20 stopni, a te 20 stopni to nie jest prawdziwe 20 stopni. To jest tak naprawdę wiele chłodniej niż 20 stopni. I to powoduje, że ciągle smarkam i w ogóle mnie to denerwuje, bo już od 3 lat jak tu mieszkam, to non stop w zimie po prostu smarkam cały czas i nie mogę wytrzymać. Więc ciężko jest, musi mi wybaczyć, bo na live streamach po prostu zawsze mnie dopada, bo rano jest tutaj, tak, lodówka w tym pokoju, tak samo jak u tego mordercy, który zamordował 9 osób w Tokio. W ciągu 2 miesięcy. Nie wiem, czy słyszeliście najnowsze wieści z Halloween w Tokio. Policja japońska schwytała nowego, chyba największego seryjnego mordercę w historii Japonii. 9 osób zamordowanych, poćwiartowanych i wsadzonych do lodówek w swoim mieszkaniu, właściwie domu w Tokio. Podkręć kaloryfery. Nie ma kaloryferów. Właśnie o to chodzi, że tu nie ma kaloryfera. Tak, jest tylko klimatyzacja, która źle działa. Może właśnie dzięki temu, że nie ma kaloryferów w tych mieszkaniach, to temu mordercy udało się jakoś przetrzymać te trupy w tych swoich chłodziarkach w tym mieszkaniu. I nie śmierdziało aż tak bardzo. No może trochę śmierdziało, bo sąsiedzi twierdzili, że to coś tam śmierdzi, ale chyba się nie zorientowali, że trupy im śmierdzą pod domem. Bo widzicie, tu jest duża różnica między tą temperaturą, którą pokazuje termometr, a rzeczywistą temperaturą, jaką odczuwacie w mieszkaniu japońskim. Emil może ma specjalnie tak zimę, bo chowa zamorfowanych ludzi. Hejterzy, obawiajcie się, nadchodzę. Mam taki sam zegarek jak ty. Mówisz o tym zegarku? Z Pyongyangu? Zajrzyjmy w takim razie do wiadomości, co w ogóle się stało. 31 października w Halloween, tutaj w Halloween było, gdzie wszyscy przygotowywali swoje kostiumy na Halloween. Jeden Tokijczyk stwierdził, że zwykły strój na Halloween to trochę za mało i postanowił zamordować 9 osób. Znaczy nie postanowił zamordować w jeden dzień. Odkryto jego schowek w domu, gdzie miał 9 trupów. 27-letni Takahiro Shiraishi przyznał się do tego, że zamordował jedną osobę. Na razie przyznał się chyba tylko do jednej, ale możliwe, że to tak chyba formalność. Został aresztowany we wtorek właśnie w Halloween. Nawet nie próbował ukryć dowodów. Jak do tego doszło, że został aresztowany w ogóle ten koleś dopiero po 9 zabójstwach? Został aresztowany, ponieważ zgłoszono zaginięcie 23-letniej kobiety i policja zauważyła na monitoringu tą kobietę w towarzystwie właśnie tego 27-latka i poszli do niego do domu, przywitali się, no i w domu odkryli poćwiartowane zwłoki w lodówkach. W całym mieszkaniu, po prostu w różnych lodóweczkach, takich zamrażarkach, pochowane trupy, pocięte na kawałki i odcięte głowy. 9 głów znaleźli. Grubo.
Znaleziono zwłoki 8 kobiet i jednego mężczyzny. Wow. Dwie głowy były znalezione przy samych drzwiach domu w zamrażarce. Serio? Grubo, grubo, naprawdę grubo wam powiem. Parę ciekawych tutaj teraz ciekawych ciekawostek powiedział. Po pierwsze, jak on wyszukiwał ofiary. Teraz właśnie wszędzie w telewizji są programy, talk showy, gdzie gadają o tej sprawie. I wygląda na to, że ten koleś wyszukiwał osoby, które chcą popełnić samobójstwo. Szukał osoby, które chcą popełnić samobójstwo w internecie, zagadywał do nich i spotykał się z nimi. Pewnie zapraszał do siebie. Wygląda na to, że szukał osób, które poszukują osoby, z którą mogłyby popełnić samobójstwo. W Japonii jest sporo samobójstw. Pewnie wiecie. I wiele z tych osób szuka towarzystwa do samobójstwa w internecie. Serio, czajcie temat. Są takie jakieś fora i w ogóle. I albo nawet na Twitterze. I on wyszukiwał osoby, które właśnie chciały się zabić. Czyli były bardzo, bardzo wrażliwe właśnie na sugestie, które były, no, były bardzo, bardzo słabym stanie psychicznym. On je znajdywał, zapraszał do siebie i tam je pewnie mordował. A teraz, co jest najlepsze? W Japonii istnieje takie prawo, że jeśli ktoś zabił kogoś, a ta osoba miała życzenie śmierci, czyli chciała zostać zabita, to jest mniejszy wyrok. Też się dopiero o tym dowiedziałem, przeczytałem właśnie w jednym z artykułów. Była kiedyś taka głośna sprawa nauczyciela, który zamordował jedną dziewczynę i chodzi o to, że ona chciała zostać zabita. W ogóle gdzieś tam nawet napisała, że chce zostać zamordowana. I to może nawet właśnie o to chodzi. I on dostał wyrok za chyba 3 lata więzienia, czy coś takiego, a może nawet zawieszeniu. Tak? Jest takie dziwne, dziwne prawo, które zmniejsza wyroki właśnie dla morderców, którzy zabili osoby, które chciały zostać zabite. Grubo, nie? Więc teraz ja się pytam, czy ten koleś będzie próbował się bronić właśnie w ten sposób w sądzie, bo bardzo prawdopodobne jest to, że on będzie mógł w stanie udowodnić to, że te osoby chciały zostać zamordowane. Jak ta 23-letnia dziewczyna, która do niego właśnie napisała, sama pisała na Twitterze publicznie, że chce umrzeć, no to on spokojnie może to wykorzystać. Sorry. I on spokojnie będzie mógł to wykorzystać, żeby mieć mniejszy wyrok. Wyobrażajcie sobie. Ja teraz się zastanawiam, czy on będzie próbował właśnie wykorzystać taką formę obrony, czy on się po prostu przyzna do wszystkiego. No już się przyznał do tych zabójstw. Więc teraz pytanie, czy on jest po prostu bardzo, bardzo wyrafinowanym seryjnym mordercą, czy trochę jest walnięty. Znaczy to w sumie jedno prowadzi do drugiego, ale wiecie, o co mi chodzi, no bo może być morderca, który generalnie ma trochę, no nie wiem, jest po prostu chory i jest nienormalny i w sumie co ja gadam, no seryjny morderca zawsze jest chory i nienormalny, ale wiecie, są tacy seryjni mordercy, którzy są genialnie, są geniuszami, są mega inteligentni. Wielu takich morderców było w historii, że byli strasznie inteligentni, mieli wysokie IQ i oni potrafili to dobrze ugrać sobie, nie? Tak powiedzmy. I możliwe, że właśnie ten typek jest tak, może jest właśnie takim typem geniusza skromnego, który
będzie potrafił to rozegrać w taki sposób, że będzie się bronił, że o, nie chcieli, żebym ich zabił, to ja im zrobiłem przysługę, nie? Albo z drugiej strony jest po prostu totalnie walnięty, przyzna się do tego i nie będzie się nawet bronił i dadzą mu karę śmierci. Znaczy i tak mu dadzą chyba karę śmierci, no serio, no bo za coś takiego to trudno sobie wyobrazić inny wyrok. Serio, muszę sobie kupić grzenik, chyba jeszcze jakiś lepszy. Jakiś grzenik mamy, ale nie wiem. Może spróbuję go później wyciągnąć. No więc powiem wam, że teraz japońskie media mają o czym gadać. Bo tą sprawą zajmują się wszystkie teraz media. Policja znalazła w jego domu pudełko z narzędziami. A w nim piłę, którą wykorzystywał do cięcia zwłok na kawałki. Miał w swojej łazience trupy i pocięte zwłoki. Niektóre części zwłok, których nie był w stanie jakoś tam właśnie przechować, czyli jakieś, nie wiem, wnętrzności, takie rzeczy, wyrzucał na śmieci. Wyobraźcie sobie. Wyrzucał na śmieci kawałki. I tam sąsiedzi mówili, że sąsiedzi zauważyli, że trochę śmierdzi w okolicy mieszkania. Are you kidding me? I nikt nie zareagował. Typowa Japonia. Możesz zamordować 9 osób w swoim mieszkaniu i nikt tego nawet nie zauważy. Nikogo to nie obchodzi. To jest. Zawsze mnie Japonia zadziwia. Ten koleś mógłby zabić, nie wiem, no, jeszcze więcej ludzi i tak pan nigdy tego nie zauważył. A, przepraszam, mówiłem o tym, że to może być jeden z największych seryjnych zabójców w Japonii, ale zapomniałem o tym, że rok temu była głośna sprawa morderstwa seryjnego. Kiedy w ciągu jednej nocy 27-latek, co jest z tymi 27-latkami, że tak mordują w Japonii? Zamordował 19 osób w domu starców. To był pracownik domu starców, czy jakoś tak. A nie, to był ośrodek dla niepełnosprawnych. Zamordował 19 niepełnosprawnych osób nożem w nocy. Po prostu przychodził od pokoju do pokoju i mordował wszystkich w łóżkach. Więc to on jest obecnie mistrzem, 19 trupów, a wicemistrzem jest obecny psychopata, który został złapany z 9 trupami na koncie. Grubo, nie? Japonia, taki bezpieczny kraj. Coś musi być z tym wiekiem 27 lat w Japonii, że ludziom tak totalnie odwala, że zaczynają mordować seryjnie i masowo. Nie wiem, wypalenie zawodowe może? Nadgodziny w pracy? Niespełnione ambicje? Dobre, KD. No, całkiem wysokie kill death ratio. Tak, ten typ, co zamordował niepełnosprawnych, to twierdzi, że nie zasługuje na to, żeby żyć. Willy Akitori zauważył, że gada o tym w TVP. O, nawet do Polski to trafiło. Czemu w Japonii trafiają się tacy psychole? Pytanie. Nie wiem. Znaczy, w każdym społeczeństwie są psychole, nie? Czy to specjalnie tylko w Japonii są? No raczej nie. Na całym świecie się znajdują psychole. Tak jak kolejny, który krzyczał Allah Akbar ze Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Pozor dla gąciarza.
Więc to nie jest tak, że tylko w Japonii są wariaci. W każdym kraju można je znaleźć. Ale rzeczywiście. Nie wiem. Mam wrażenie, że tutaj. Znaczy, w Japonii jest bardzo duża presja społeczna, nie? Bardzo wysoka jest presja społeczna. I wiele osób nie wytrzymuje tej presji w pewnym momencie, tak? Tu jest dużo problemów psychicznych w tym kraju. Tu bardzo dużo osób chodzi tak naprawdę do poradni, do psychologów, szczególnie osoby, które mają problemy w pracy. Dużo osób chodzi. Oczywiście nikt się do tego nie przyznaje, ale tak naprawdę dużo, dużo chodzi. A z czego to wiem? No bo jest bardzo dużo klinik. Tak, jest bardzo, bardzo dużo klinik. To się nazywa Shinrika. I takich klinik jest naprawdę, naprawdę dużo. I wydaje mi się, że tam sporo osób chodzi. Cały stream będzie dziś taki, ale że jaki taki? Że będę smarkał? Znaczy to ostatnio zawsze smarkam, więc to chyba bez różnicy. Kiedy wspólne live z żoną? Z żoną są live raz na jakiś czas. Robimy także live co miesiąc dla patronów razem, gdzie losujemy paczkę z Japonii. Ostatnio paczkę wysłałem jednemu z patronów. Duża paczka, bo dużo dobrych rzeczy. Mam nadzieję, że dotarła do niego. Nie odzywa się. Muszę sprawdzić, czy dotarło już. Czy chodzenie do psychologa w Japonii to dyshonor? No to jest coś takiego wstydliwego, o czym się nie mówi, tak? Bo w Japonii raczej się nie mówi o swoich problemach psychicznych. Raczej się nie rozmawia na temat chorób. To jest wstydliwy temat, więc raczej się o tym nie mówi w ogóle, tak? Co z tymi dodatkowymi dniami dla wolnymi dla niepalących? O to zaraz też wspomnę. Bo to jest też ciekawe. Czy pamiętałem, że dzisiaj święto wszystkich świętych? No wiecie co, no nie bardzo. Już o tym wspominałem ostatnio, że z tymi świętami polskimi w Japonii to ja tak nie bardzo kojarzę w ogóle. Pytacie się o meczety muzułmanów. Oczywiście jest nieprawdą, że islam jest zakazany w Japonii. To jest fake news. Oczywiście, że są meczety i są muzułmanie. Jest to legalne, oczywiście. Natomiast nikt się nie wysadza na ulicy. No, to jest duża różnica między Japonią chyba i Zachodem, bo tutaj na razie nikt się nie wysadza w powietrze, nikt nie wjeżdża ciężarówką w ludzi. Głośny mikrofon. Nie wiem, głośno gadam, wydaje mi się, mam nadzieję, że słychać. Nie chcę też wydzierać się do was, a potem ludzie marudzą, że się wydzieram. Krzysztof oglądał nas w telewizji. Zobacz wywiad z Polakiem w Japonii. Tak, to byłem ja. To było dawno temu, jakieś 3 lata temu, 2 lata temu to było nagrywane. Już nie pamiętam. Czy w Japonii jest jakiś odpowiednik tego święta zmarłych? Jest, to jest Obon. Obon jest w sierpniu. Czy w Japonii są jeszcze samuraje? No nie, no. Czy rody są, ale to już nie są samuraje przecież. Jak Japończycy podchodzą właśnie europejskiej śmiałości i ogólnie hamowania? Są bardziej dziwieni czy wystraszeni? Znaczy Japończycy, no... są nieprzyzwyczajeni do takich zachowań, więc jeśli Europejczyk się tak zachowuje w stosunku do nich nagle w Japonii, no to wydaje mi się, że
są trochę zdziwieni, nie bardzo wiedzą jak zareagować, więc to jest takie dość zabawne. Czy jest możliwość wyjechania do Japonii na wymianę studencką? No jest sporo. Jest sporo różnych możliwości ustawienia mikrofonu. Nie no, mikrofon mam na maksa, więc nie wiem jak ją jeszcze. Ustawię głośniki jeszcze może na maksa, nie wiem czy to ma jakiś wpływ. W Japonii Święto Zmarłych to Obon. Nie wiem, co to jest OHK. Obon jest obchodzony w sierpniu. I wtedy to jest wtedy zazwyczaj kilka dni wolnego, wszyscy biorą urlopy i jadą do rodziny na wieś, nie? I wtedy odwiedzają też groby swoich rodzin. Myślisz, że w Japonii po zamachu Japończycy nie rysowali obrazków kredkami na ulicach w ludzie w Europie Zachodniej? Nie wiem, czy by rysowali czy mangi na ulicach, czy nie. Nie wiem, jakby się zachowywali. Znaczy, tu był zamach 20 lat temu. Ksarin rozpylili psychopaci z jakiejś sekty Aum Shinrin-kyo w metrze. I nie wydaje mi się, żeby ludzie rysowali kredkami. Raczej przynosili już to, przynosili znicze i byli generalnie wkurzeni mocno. To prawda, że w klubach japońskich on się nie tańczy. Nie, to nie jest prawda. Rzeczywiście był taki dziwny przepis w Japonii. To jest był przepis, który jeszcze sięga lat 50. To był przepis mówiący o tym, że nie wolno tańczyć w klubach. Był taki dziwny, dziwny przepis, w którym chodziło o to, żeby właśnie ograniczyć liczbę burdeli, tak? I wprowadzono zakaz tańczenia, czy jakoś tak. I ten zakaz tak naprawdę funkcjonował jeszcze chyba do zeszłego roku, czy do 2015 roku. I to było śmieszne, no bo były normalne kluby, takie gdzie się tańczy, dyskoteki, i w nich był zakaz, oficjalnie był zakaz tańczenia. Nie? Ale oczywiście tak wszyscy tańczyli i to było śmieszne, no bo był zakaz oficjalnie i rzeczywiście policja robiła najazdy na kluby, wbijali do klubu i wyłączali muzykę i mówią, że tu nie wolno tańczyć. Rzeczywiście tak było. I było śmiesznie, ponieważ w tych klubach było napisane no dancing. W klubach były normalnie tabliczki z napisem no dancing, że potem można było powiedzieć, że my mieliśmy tabliczkę no dancing, ale oni tak tańczyli. Nie wiem o co chodzi. Etalt przypomina, żebym zaktualizował listy zaktualizuję jak najszybciej. Zazwyczaj raz w tygodniu siadam i aktualizuję listy. Tutaj właśnie tablice patronów na streamie. No nie mogę z tym katarem, no. Jak wygląda wizyta u lekarza obcokrajowca? Można normalnie chodzić w przypadku choroby? Znaczy pytanie, czy chodzi ci obcokrajowca turystę, czy obcokrajowca rezydenta, bo jest różnica. Jak jesteś obcokrajowcem turystą, to oczywiście możesz iść do lekarza, tylko wtedy płacisz 100% za wizytę, bo ubezpieczenie, nie masz ubezpieczenia japońskiego. Więc musisz zapłacić 100% za wizytę. Możesz pójść normalnie do szpitala publicznego, do prywatnego, do lekarza pierwszego kontaktu. Najlepiej poszukać lekarza, który mówi po angielsku w takiej sytuacji. Są kliniki, gdzie są lekarze mówiący po angielsku. Wystarczy poszukać w internecie i tam się udajesz, płacisz i tyle. A potem rachunek bierzesz ze sobą i jeśli jesteś ubezpieczony w swoim kraju, no, nie wiem, masz ubezpieczenie takie podróżnicze, no to wtedy twój ubezpieczyciel powinien ci chyba zwrócić pieniądze lub częściowo zwrócić koszty leczenia. Ale można normalnie pójść z ulicy do lekarza, nie ma żadnego problemu. Trzeba kiedyś trochę poopowiadać więcej o tej służbie zdrowotnej w Japonii, bo ona jest bardzo, bardzo, jakby nie patrzeć, dobra. Yakuza w Japonii istnieje, czy to tylko wspomnienie? Yakuza istnieje, istnieje. Ostatnio mają spore kłopoty i
jest coraz mniej. Porozbijane zostały gangi, rozdzielili się także na mniejsze grupy. Więc to już nie jest ta sama siła co kiedyś, tak? Czy Japończycy lubią masło? No, lubią, ale nie jedzą go codziennie. Smuty straszne. To musimy wrócić chyba do jakichś wesołych tematów, czyli do seryjnego zabójcy w Tokio. Bo widzę, że ludzie są smutni i znudzeni. Etal się pyta o grupę dla patronów. Jest grupa o Korei Północnej na razie tylko. Ja wysłałem. Nie no, ja myślę, że ci wysłałem linka. No, wysłałem. A, bo dopiero teraz się zapisałeś, no to te jeszcze nie zareagowałem. No. Chyba, jeśli to jesteś ty. Jeśli to dopiero teraz się zapisałeś, no to jeszcze ci nie wysłałem linka. Zaraz to zrobię. Bo wysyłam linka do grupy naszej o Korei Północnej. Na razie jest grupa tylko o KRLD. Jeszcze nie ogarniam innych grup. Na razie specjalnie jakoś. A jak polityka? No w polityce wszystko gra. By Shinzo, wielki wódz, zwyciężył w wyborach dzięki Korei Północnej. Czemu... I przyznał się do tego nawet wicepremier Taro Aso, który stwierdził w parlamencie japońskim, że wygrali dzięki Korei Północnej. I tak wszyscy tak robią, what? I politycy opozycji zaczęli się denerwować i zaczęli krytykować wicepremiera. Osto się wkurzyli. No bo jak tutaj można oficjalnie mówić, że LDP wygrało wybory kraju demokratyczne dzięki Korei Północnej. Chodziło o to, że Abe Shinzo strasznie straszył tą Koreą Północną i to między innymi był właśnie jego cel, nie? Specjalnie wybrał taki moment, żeby móc straszyć Koreą Północną, żeby zdobyć więcej głosów w wyborach parlamentarnych. I ja także uważam, że Korea Północna bardzo pomogła Abe Shinzo wygrać wybory. A co ile przesyłasz listy do wspierających? Nie do końca rozumiem pytanie, bo ja nie przesyłam listów do wspierających. Nie bardzo rozumiem. Wysyłam maila powitalnego. Każdy otrzymuje maila. Wysyłam pocztówki. Patronom, którzy wspierają za większe kwoty, wysyłam pocztówki. I można wygrać też paczkę co raz w miesiącu. Czy wicepremier Taro Aso jest agentem KRLD? Nie wiem, ale on generalnie jest znany z tego, że niezłe przypały odwala zazwyczaj. Niezłe teksty ma. To jest ten sam koleś, który gadał o tym, że polityka Adolfa Hitlera wobec Żydów była słuszna. No, jeśli myśleliście, że Korwin potrafi czasem palnąć głupotę i włączyć swój Hitler mode, to teraz sobie wyobraźcie japońskiego Korwina, który gada o tym, że Hitler w sumie nie był zły. Co kurwa. Jakie on rzeczy gada w ogóle. Czytam wasze komentarze. Zacznij wysyłać listy. Czy wysyłam pocztówki, nie? Pan Rzetkiewka się pyta, czy czuję się daleko od rodziny. No, tak. Już o tym kiedyś wspominałem, że no, że jednak mieszkając tutaj za granicą w Japonii, to jest się daleko od rodziny, tak? To trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że no, że będziecie samotni też, tak? Trzeba być na to przygotowanym. I dużo się traci jednak, moim zdaniem, jeśli chodzi o kontakt z rodziną. Więc ja zawsze mówię, że to trzeba sobie postarać się znaleźć taki balans, tak? Musisz sobie wybrać, porównać, czy to, co tracisz przez to, że mieszkasz tutaj w Japonii za granicą, daleko, daleko od domu, czyli kontakt z rodziną, nie wiem, kontakt z bratem, siostrą, z małymi dziećmi w twojej rodzinie,
czy to jest wyrównywane przez szczęście, które otrzymujesz tutaj w tym życiu za granicą, na przykład w Japonii. Czy jest fajnie, czy jest ciekawie, czy podróżujesz, czy jesteś zadowolony, czy masz odpowiedni poziom życia. A trzeba sobie to jakoś właśnie wyrównać, nie? Mam rodzinę w domu, no mam żonę, tak, ale moja polska rodzina nie jest tutaj, jest za granicą, ja ją widuję raz do roku, nie? Więc trzeba o tym pamiętać, że no coś się traci, coś za coś, tak? I zawsze tak chyba jest, więc łatwiej jest na przykład mieszkać w Anglii, czy nie wiem, w Niemczech, no bo można wsiąść w samolot i w 2 godziny jesteś w domu, tak? Można na weekend polecieć do domu, bo bilety kosztują tam, nie wiem, $100 i bez problemu kupisz bilet do Polski. Nawet mniej można kupić, tak? To też żaden problem. Natomiast, no tutaj, no nie, no tutaj to nie, no bilet kosztuje $1000 do Polski, tak? Na weekend nie polecisz, bo leci się 10 godzin w jedną stronę, więc trzeba mieć przynajmniej, no chyba z tydzień tego urlopu, bo inaczej to nie ma sensu lecieć za $1000 do Polski. Tak, ja przyjeżdżam w grudniu do Polski, próbuję zorganizować teraz wykład, takie spotkanie, seminarium na UW. Jeśli dobrze pójdzie, to będzie sala na 500 osób i będzie to spotkanie o KRLD oczywiście. Zrobię też spotkanie z patronami, takie bardziej na piwo, miejsce będzie tajne, godzina będzie tajna, umówimy się razem na piwko przed świętami, gdzieś pójdziemy. Usiądziemy sobie w barze i pogadamy, będzie spokojnie, każdy mógł sobie nie wiem, no zapytać o to, o co się chciał zapytać, porozmawiać, bo na takim dużym spotkaniu to nie będzie czasu i będzie dużo osób, każdy będzie tam, nie wiem, nie zagadywał czy coś i nie będę w stanie porozmawiać na spokojnie, a jak zrobimy takie właśnie mniejsze spotkanie, to myślę, że będzie trochę więcej, myślę, możliwości. A czy Japończycy są rodzinni? Jak kontakt z japońską rodziną? No Japończycy to są tak trochę mało rodzinni moim zdaniem. Rzadko się jeździ w odwiedziny do swojej rodziny. Tam nie wiem, jeździmy do teściów, nie wiem, może raz, nie wiem, 2 razy do roku może jeździmy. No tak niespecjalnie jakoś. No, raz na, nie wiem, na jakiś czas może żona zadzwoni do rodziców, ale wydaje mi się, że nie ma aż tak tutaj takich bliskich tych właśnie kontaktów. No pewnie to oczywiście zależy od rodziny, ale wydaje mi się, że trochę spokojniej jest. Czy gram w szachy? Nie, nie potrafię grać w szachy. Czy nie boję się, że jacyś hejterzy opętani propagandą USA zaatakują cię w Polsce? No nie wiem, no. No mam nadzieję, że nikt nie napadnie na ulicy. No. Wydaje mi się, że. No nie wiem, wydaje mi się, że jak innych youtuberów nikt nie napada, mają po kilka milionów subów, a wśród nich na pewno są też jacyś wariaci, nikt ich nie napada na ulicy ani na spotkaniach z fanami, no to może i mnie nikt nie napadnie, no nie wiem, no. Who knows? Jakie są dni ustawowo wolnymi od pracy, szkoły? Znaczy tych dni jest bardzo dużo, na przykład jutro jest dzień wolny, 3 listopada i nawet nie wiem co za święto, już zapomniałem. Jest dużo tych świąt, prawie są takie miesiące, że co miesiąc jest 1 lub 2 dni wolne dodatkowo, no. Zacznij do urazy tematy, które zapisywałeś. Jak zwykle pewnie tą listę zgubiłem. Nie no, coś tam zapisuję, ale nie. Gdzieś to jest. Gdzieś to pewnie jest. Znaczy robię sobie już listę na Evernote. Tak, na marginesie. Nowe tematy.
Coś po japońsku napisał Mateusz. Muszę zobaczyć, co tam ładnie napisał. Aiko-sama kiroku shinagara mo osoraku hanashite itadake masenka? Hayasugiru kara watashi wo yoku wakaremasen. Dobra. Mateusz nagrywa, jak moja żona mówi i chyba sobie spowalnia. Albo odtwarza jeszcze raz, żeby zrozumieć wszystko do końca. Kuwasanity pyta się, Kawasanity się pyta, czy gram w FPS. Tak, ja jestem FPS-owcem generalnie, lubię strzelanki. Wychowałem się na Quake'u, na Counter-Strike'u przecież, na Unreal'u, Tournament. A teraz gram w PUBG. Gram w PUBG, ale na azjatyckich serwerach, więc raczej razem nie pogramy. A chciałbym z kimś zagrać z Polski, naprawdę, bo na multiplayerze strasznie fajnie się w tą grę gra, w drużynie. Więc chętnie bym zagrał z kimś z Polski, kto umie w to grać i nie jest totalnym psychopatą, który mi zaraz strzeli w plecy, bo już miałem takich teammateów, że mi strzelali w plecy, więc nie wiem. Zapytam się u nas na grupie wśród patronów, czy jest ktoś, kto gra w PUBG, to może zagramy, tylko będzie straszny lag. Wydaje mi się, że Aiko nie mówi za szybko. Aiko wydaje mi się, że mówi bardzo, bardzo wyraźnie po japońsku. Bardzo łatwo ją zrozumieć tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Moim zdaniem nie mówi za szybko. Mówi właśnie w vlogach oraz w odcinkach, które prowadzi, dość wyraźnie i powoli. Etalt, jak nie będziesz miał laga, to możemy zagrać. Się odezwę. Na patronów się zapytamy. Kto gra w PUBG? W Japonii PUBG nie wiem, czy jest jakieś specjalnie popularne. W Korei Południowej jest mega popularny i masa Chińczyków jest. Strasznie dużo Chińczyków jest. I ciągle jak gram, to wyskakuje jakiś typ, który mówi: O, nie się dżungło ma, nie ma hui shuo, dżungło huama. I wiesz, cały czas Chińczycy tam po chińsku i jakiś Australijczyk lub Nowozelandczyk. Shut the fuck up, gang angielsku. Tak jest zawsze. No i grałem kilka razy z Chińczykami i śmiesznie jest z tymi Chińczykami, bo oni bardzo często grają w drużynach z kafejek internetowych albo u siebie w domu mają LAN party i grają razem. I oni siedzą obok siebie i słyszysz, jak oni tam do siebie wrzeszczą po prostu, bo to przez mikrofon wszystko słychać. I słychać, że oni są w jednym pomieszczeniu i walą klawiatury, bo mają strasznie głośne klawiatury. Emil, zapuść włosy. Nie. Ja wyglądam jak straszna. Nie, ja wyglądam strasznie z długimi włosami. Oj nie. No ja na Steama mam. Na Steama mam. PUBG mam na Steama. Na konsoli bym w to nie grał, bo dostał szału chyba. Wystarczy, że Battlefield mnie denerwuje. Dobra, koniec w tych grach. Ale znaczy, w Japonii strzelanki nie są popularne, to może tyle powiem. Japończycy nie potrafią grać w gry, które są takie competitive, czyli właśnie typu Quake, Counter-Strike, StarCraft, PUBG. Japończycy generalnie w to nie potrafią grać i to jest tylko pojedyncze jednostki grają w takie gry. Większość Japończyków gra w popierdółkowe gierki. W jakieś Mario, w RPG lubią grać. Słabo im idzie granie w takie gry typu strzelanki, drużynowe. Nie nadają się do tego zupełnie. Nie wiem, z czego to wynika. Judyta się pyta, czy nagramy jeszcze jakiś film na temat minimalizmu. Chciałbym kontynuować temat. Tutaj ogłoszenie. Właśnie. Co będzie dalej z kanałem? Jak to będzie dalej? Nasz kanał japoński. Co się będzie dalej działo na kanale?
Trochę pomysłu właśnie, co robić z tym kanałem i dalej się zastanawiam także nad tym, ale doszedłem do wniosku, że spróbuję z daily vlogami. Spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczniemy prawdopodobnie już od czwartku, pierwszy odcinek się pojawi w czwartek, tak mi się wydaje. Spróbujemy. Spróbuję nagrywać codziennie odcinki. I teraz jakbym chciał, żeby to wyglądało. Chciałbym, żeby w tych odcinkach było między innymi właśnie no, różne formy, które do tej pory prowadziłem na kanale, żebym w tych odcinkach opowiadał o tym, co się dzieje w Japonii akurat. Tak, żeby to było takie, tak, nawet prasówki, były takie prasówki w tych odcinkach daily vlogowych. Żeby to się tam znajdowało, żeby było o Japonii, żeby było o życiu codziennym, żeby było jedzenie, żeby były podróże. No zobaczymy, bo tak już kiedyś o tym mówiłem, że mam problem z tym, jak robić ten kanał, prowadzić go, ponieważ wydawało mi się, że jest za dużo serii, jest za dużo serii na tym kanale i to powoduje, że niektóre serie są oglądane, na które w ogóle nikt nawet tam nie zwraca na nie uwagi. I to wydaje mi się, że to była duży problem tego kanału, ale także i z drugiej strony dzięki temu ten kanał się rozwinął i powstał, no bo jednak tam powstał. Były różne serie i one przyciągały, jedna seria przyciągała osoby, które szukały czegoś o pracy w Japonii, ktoś inny tam chciał o japońskim posłuchać, więc to też tak jednak jakoś tam się sprawdzało, ale no nie wiem, no spróbujemy, zobaczymy jakby co z tym wyszło. Chciałbym, żeby oczywiście tam moja żona się pojawiała, będzie się pojawiać, będzie trochę latających talerzy, będzie o japońskim, będą podróże, będą właśnie te prasówki, co się dzieje ostatnio, tak żeby Etat pisze, nie bój się ludzi, nie pomyślą, że zżynasz od Krzysztofa, będziesz to robił w swój oryginalny sposób i będzie miodzio. No zobaczymy, no właśnie też kiedyś mówiłem o tym, że nie chcę robić daily vlogów, bo zaraz ktoś powie, robisz gąciarz. Więc też tak, wiecie no. No zobaczymy. No już coś nagrałem, już będę wrzucał, już montuję. Pato daily vlogi, tak, pato daily vlogi. To jest dobra myśl. Browar, sake i latający Bolesławiec. Nie wiem. Więc bym robił to. Będą oczywiście odcinki z żoną, będą takie talk show. Znaczy generalnie już od jakiegoś czasu prawie codziennie się pojawiają odcinki na kanale, tak? Więc to będzie w pewnym sensie taka kontynuacja tego. To pata stream. No musimy zrobić pato streama, no musi być jakiś pato streama, jak tak chcecie, no. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Czy w Japonii mógł zaistnieć Daniel Magical? Znaczy są kanały takie z prankami, są pato kanały, gdzie kolesie się leją po mordach, chleją wódę. Widziałem taki jeden pato vlog, gdzie trzech typów, takich wygląda strasznych japońskich drechów, siedzieli na kanapie i pili polski spirytus bez zapity. Po prostu z butelki chlali polski spirytus i w pewnym momencie jeden typ zaczął żygać. I tam żygał do torebki, inny złapał zgona. No tak, i to miało tam kilkaset tysięcy wyświetleń, nie? Jak oni piją polski spirytus. Więc tak, no jest.
co z filmikiem o patologii w japońskim YouTubie, czyli właśnie przedstawienie japońskich YouTuberów i rak, japońskich raków, nie? No myślę, że o tym mógłbym też właśnie opowiadać w takich daily vlogach, tak? Więc taki, żeby to było nie... I wtedy właśnie w takim odcinku można by opowiedzieć o japońskich youtuberach, prawda, coś pokazać, prawda, o tym, co się dzieje obecnie w Japonii. Kiedy o japońskie podobnie tym. No, więc no zobaczymy, zobaczymy. No. I myślę, że można by wtedy właśnie to wrzucać. No zobaczymy. No. I co z tego wyjdzie i czy będę to kontynuował, czy to w ogóle będzie miało sens. Trzymam nasze komentarze. Czy znasz jakiś podcast po chińsku? Nie znam podcastów po chińsku. Ale jest fajna aplikacja, nazywa się Kugo. To jest chińska aplikacja, to jest taki do streamingu muzyki. I oni tam też mają live streamy w tym, tylko nie wiem, czy to działa poza Chinami, bo wydaje mi się, że jest ta aplikacja zablokowana spoza Chin. Można tylko ją w Chinach używać. I ona była całkiem śmieszna, bo tam jest też live streaming chiński. Obecnie, nie wiem czy wiecie, w Chinach live streaming jest mega popularny i jest masa live streamerek, lasek, które robią live streamy, śpiewają na tych live streamach dla ludzi, ubierają się ładnie, mają strasznie wymalowane, wyglądają jak modelki i te laski trzepią mega pieniądze po prostu na tych live streamach. Dostają masę donate'ów od Chińczyków, którzy są na nie napaleni. I no i to jest duży biznes w Chinach, live streaming. Czy na japońskim YouTubie ktoś robi kanał japońskiej historii? Oj, nie wiem, nie musiałbym poszukać. Dzisiejszy special na 6000 bezbłędny. Kiedy zapytałem Emila? Kiedy zapytałem Emila? Zapytałem Emila jest na każdym live streamie co tydzień. Można zapytać. Sprawdzam, czy mój wiatrak się nie przepalił. Nie powiem wam, że wiatrak bardzo dobrze chłodzi mój komputer. Bardzo dobry system chłodniczy do Microsoft Surface Book. Bardzo proszę, profesjonalny tutaj rig do live streamingu. Mamy komputer Microsoft Surface Book za 3000 dolarów, który się przegrzewa i potrzebny jest wiatrak z tyłu, żeby to działało. Czy mogę przeliterować nazwę tej apki? Kugo. K-U-G-O-U. Kugo. Tak jak słyszysz. Kugo. Kugo-U. Kugo-U. Obejrzycie filmik Globstory o hejterach. Nie wiem, czy oglądałem, czy nie. Globstory też w spoko kanał polecam. Dziewczyna ma pasję. Nawet mi mówiła, że chciałaby do KRLD pojechać. Może kiedyś pojedziemy. Łukasz Gryzan pisze, że ceni KRLD za ciekawe, merytoryczne filmy i robienie z siebie idioty za szybkie suby. To nie wiem, czy mnie cenisz, że robię z siebie idiotę? Trochę nie zrozumiałem. Znasz Hajime Chao? Znam, znam. Jeden z większych kanałów. To jest też straszny rak content. Ja to muszę kiedyś właśnie o tym powiedzieć, pokazać to. Co sądzisz o polskich patentach? No comment. No comment.
Zrób zdjęcie tego systemu chłodzenia, wyślij do Microsoftu. A wiecie co, chyba to zrobię. Rzeczywiście to jest dobry pomysł. Wyślę to na oficjalnego fanpage'a chyba Microsoftu, albo im tweetnę lub na Instagramie im to wyślę, bo to rzeczywiście jest śmieszne, że mam komputer za $3000, że to jest flagship po prostu model, jeden z najnowszych i najmocniejszych modeli tego komputera, na który wydałem wszystkie swoje pieniądze. I mam wiatrak za 1000 jenów, który mi go chłodzi, bo inaczej mi się wyłączy. Więc... Seriously, Microsoft? What the fuck? I powiem wam, że między innymi właśnie po tym zakupie tego komputera zacząłem czuć, że kupowanie elektroniki mnie po prostu wkur. I to mnie mega wkur. Tak. Bo co bym nie kupił? W tym roku nie miałem strasznego pecha, jeśli chodzi o kupowanie sprzętu. Co bym nie kupił, to było to zwalone. Wszystko, dosłownie wszystko, co kupuję w tym roku, jest zwalone. Każda część elektroniki, którą kupiłem, jest zwalona. Drona kupiłem, jest do chrzanu. Kupiłem komputer za $1000, jest do bani. Nie wyrabia się na live streamie nawet. Nie mogę streamować na tym porządnie, bo się tnie, bo się komputer przegrzewa, tak? Widzicie? No i komputer się wkurzył. Oj. No i najwyraźniej jeszcze mój komputer mnie rozumie nawet. To pewnie ta Cortana mnie rozumie i się zdenerwowała. Wszystkim laguje. No komp się przegrzewa już, no. Wiatrak muszę na wyższe obroty włączyć. To jest laptop czy zwykły PC? Laptop. Microsoft Surface Performance Book. Wiatrak włączony na pełne obroty powinno być dobrze teraz. Oby. Ale chyba nie jest. No. Więc dobra, chyba powoli czas skończyć tego streama, bo tutaj już mój wspaniały komputer się przepala. Co dać drugi wiatrak, no pięknie. Więc wydaje mi się, że czas kończyć tego live streama, bo to większego sensu nie ma. No ale no, widzicie, no takie mam warunki. No. Zachciało mi się komputera i no i mam. Etalt, dobry pomysł z tym pomysłem. Co zrobić po przyjeździe do Japonii? Znaleźć hotel, jakie aplikacje ściągać, bilet na pociągi. Nie wiem, no. Może warto by było coś o tym powiedzieć, czemu nie? O, myślę, że też i w tych vlogach, daily vlogach mógłbym odpowiadać na jakieś komentarze. Na jakieś ciekawsze komentarze. Pogłaskaj Cortanę. Może trzeba pogłaskać Cortanę rzeczywiście. Podkładka z wiatrakami pod laptop nic nie da. A to nie da z tego powodu, że procesor w tym komputerze znajduje się w monitorze, a nie w klawiaturze. Dlatego mam wiatrak za monitorem, a nie mam podkładki z chłodzeniem. W klawiaturze jest karta graficzna, która się nie przegrzewa akurat przy robieniu live streamów. Jest chyba w ogóle niewykorzystywana do live streamów. Nie wiem czemu, ale się nie włącza. Więc tak. Michael jedzie do Japonii. Co z prepaidem?
Jeśli chodzi o prepaidy, to można kupić karty prepaid na Androida, iPhone'a bez problemu na lotnisku oraz w dużych sklepach z elektroniką. Nie ma problemu, żeby je kupić. To są karty prepaid na tydzień, na dwa, na miesiąc. Kosztują od 2 do 5 tysięcy jenów. Ma się tam jakieś, nie wiem, od 1 do 5 giga internetu. I to jest tylko internet, nie można dzwonić z tego, więc może się przydać i działa generalnie bez problemu. Trzeba tylko tam ustawienia APN zrobić, ale to jest dość proste i generalnie nie ma problemu, więc bez problemu powinniście móc sobie kupić kartę prepaid po przylocie. Bardzo popularne też jest wynajmowanie routera Wi-Fi. To jest dobre, jak macie kilka osób w grupie, na przykład dwie osoby, to wynajmujecie na przykład na tydzień router Wi-Fi i już wtedy jedziecie na tym. Myślę, że to jest nawet lepszy sposób niż karta prepaid, bo te routery Wi-Fi są bardzo tanie i bardzo często mają też nieograniczoną ilość internetu. Dobra, powoli kończymy. Oxynox mówi, że sprzedał ten laptop i kupił jakiś gamerski. Raczej go już nie będę sprzedawał, poza tym jakbym... Dla sprzedawania laptopów to jest problem taki, że laptop, jak go sprzedajesz, to traci na wartości po prostu bardzo, bardzo dużo i wydaje mi się, że ten Surface Book także by strasznie stracił na wartości, gdybym go sprzedawał, więc to nie jest dobry pomysł. Ja sobie kupię po prostu chyba desktopa, wiecie, bo w przyszłym roku, bo inaczej tego nie widzę, żebym dalej mógł streamować jakoś tak regularnie i skutecznie. Ja potrzebuję po prostu normalnego peceta, żebym mógł sobie grać także w PUBG i w Battlefielda, a także normalnie streamować, mieć także duży ekran do montowania filmów i tak będzie najlepiej. A generalnie ten mój laptop to się nawet sprawdza w podróży, bo jest mały, lekki. Można też montować na nim filmy w miarę płynnie, więc w podróży dobra rzecz. Wydaje mi się, że jednak nie będę go sprzedawał. Dobra, to ja dziękuję za uwagę. Kończymy tego live streama. Widzimy się za tydzień. Zapraszam także na live streamy w poniedziałki o 22 na moim drugim kanale Pozdro z KarolD. Zostawcie suba, zostawcie komentarz. No i zajrzyjcie także na nasze media społecznościowe, na Facebooka i Instagrama. I także, jeśli chcielibyście wesprzeć nasz kanał, to zapraszam na Patronite, gdzie można się dorzucić do rewolucji w opowiadaniu o Korei Północnej i Japonii. Więc dziękuję za uwagę, za oglądanie tego live streama. Mam nadzieję, że zobaczymy się także za tydzień. Jeśli macie jakieś sugestie na tematy, co byście chcieli usłyszeć na live streamie, po prostu mówcie. I ja postaram się przygotować te tematy i sobie pogadamy na to. No. Emil, musi ustawić wszystko, żeby szło przez kartę graficzną po problemie. Próbowałem, nie działa. Nie wiem czemu. To ja dziękuję za uwagę. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.